Kocham nagrywać drugi raz, bo nie włączyłem dźwięku. Naprawdę zasługuję w tym momencie na wsparcie dużą ilością łapeczek w górę. Wyjątkowo dużą. Nie żartuję. To produkt, który Wam się pokaże, też zasługuje na te łapeczki. Jest to Telima Quest 200 W Box, a raczej zestaw, dlatego że w zestawie mamy UB Pro Tank. I właściwie to ja go skądś znam. W sensie tą konstrukcję skądś znam. Co nam przypomina? Dokładnie tak. Tak wygląda każdy model z tej serii. Od nich. Lecz tutaj mamy wersję tańszą z ich własnym chipem i czy to coś zmieniło w tym, że ten produkt jest tańszy, czy może nie, to właśnie to między innymi sprawdzimy sobie na tej recenzji. I zanim podam Wam szczegóły techniczne, to muszę Wam powiedzieć o czymś, co mnie tutaj jara. W sensie, jak ja bardzo uwielbiam tego UB Pro Tanka. Bo to jest kartridż, to jest po prostu kartridż, czyli mamy zbiorniczek odkręcany oczywiście, grzałeczki wsuwane, wysuwane. Mamy ustnik 810 stylowania na górze, co jest oczywiście wyśmienite, dlatego że no, mam taką widoczność, że ja nie muszę nigdy tego odkręcać, chyba że będę wymieniał grzałkę. Pod spodem mamy przepowiedź, który jest oczywiście regulowany płynnie, bez żadnej blokady. Trzy otwory do przepływu powietrza, trzy otwory airflow, to naprawdę robi roboty. Dlatego od razu wystartujemy na wyższej mocy. Tak, grzałeczka, którą mam zamontowaną 0,2 Ohma, 0,17 Ohma w tym momencie pokazuje, jest do 90 W według producenta, a ja mam tutaj 85,5 W. Żeby nie było tak nierówno, równo to jest nierówno. To jest genialne. Ale o tym opowiem później, bo teraz przechodzimy do szczegółów technicznych, szybciutko to odbębnimy. Wysokość 93 mm, szerokość 56 i 28 głębokości. Jego waga to 150 gramów, oczywiście bez akumulatorków, bo zasilany jest dwoma kątkami 18650 niedołączonymi do zestawu i generuje, jak już powinniście się domyślić, 200 W mocy. Startuje 0,1 Ohma, czyli w sumie normalnie. Ekran prawie jednocelowy, oczywiście kolorowy, naprawdę bardzo ładny i bardzo czytelny. Tylko że teraz ustawiłem sobie czerwoną wersję i ona jest brzydka, więc sorry, ale muszę zmienić. Wykonany jest ze stopu aluminium oraz materiału PC przezroczystego, ale chwila, gdzie to jest PC? Otóż mamy 11 wersji kolorystycznych do wyboru i moja jest zwyczajna, ładna, ale zwyczajna. Ale mamy wersję czerwoną i niebieską, które są przepiękne, naprawdę robią, urwały mi, są po prostu przepiękne. I mamy też wersje trzykolorowe, czarna, srebrna jakaś tam, które są przezroczyste. Dupeczka jest przezroczysta, przód jest w jakimś kolorze, tył jest przezroczysty. I o tyle co przezroczyste mnie jara, to ja ten niebieski, czerwony bym chętnie przyjął, bo... to wygląda. I teraz muszę, nie mogę się powstrzymać, opowiedzieć Wam trochę o smaku i o tym, jak ten parowniczek działa, chociaż już go chyba recenzowałem kiedyś, ale ponownie się miaram. To jest wyśmienite w nim, to są po pierwsze, no okej, ogromne chmury, ale wiecie, to są przyjemne ogromne chmury, bo ja na prawie maksymalnym wattyżu, jaki zezwala tutaj producent, nie czuję ciepła, nie czuję ciepłej chmury. Okej, fanowie, ale dymek. Szanujmy się. Fani gorących, ciepłych chmurek nie będą zachwyceni, ale dla mnie jest idealnie. Przy tak ogromnej mocy te trzy ogromne szczypy powietrza zapewniają idealną chłodzenie albo cyrkulację powietrza, ale chodziło mi o chłodzenie naszego zespołu grzewczego, więc naprawdę do moich ust dostaje się dość chłodna chmurka, a grzałeczka też znajduje się dość blisko moich ust, pomimo ogromnego ustnika 810. I smaczek na tym nie traci, bo on jest naprawdę bardzo mocny i bardzo intensywny. Obie grzałeczki, które mamy w zestawie, są grzałeczkami meshowymi, ale ta druga grzałeczka to nie jest grzałeczka tylko pod waty, bo jest to grzałeczka również pod SS904, który tutaj został specjalnie dodany dla tej grzałki dodatkowo, żebyśmy mogli sobie na niej korzystać. Przy tej grzałce, jak jesteście, to pamiętajcie o tym, żeby podczas wapowanka na tej grzałeczce na SS nie zmieniać, nie aktualizować oporności, wykonać ciepła. I kiedy go zobaczyłem pierwszy raz, kiedy go dotknąłem, kiedy go zobaczyłem z bliska, kiedy go zobaczyłem z daleka, stwierdziłem, że jakość wykonania jest to słowem kluczem. I nie chcę być osobą, która teraz będzie się nad tym rozwodziła, że tu jest tak high-endowo, tak cudownie, ale w dobrej cenie, no nie... Bo nie, oczywiście, że nie, to nie jest poziom high-endów, ale to jest poziom, do którego nie można się w żaden sposób przyczepić. A wiem, o czym mówię, bo sprzedam tych produktów dużo i o tyle, co też z reguły ta jakość wykonania jest w porządku. Tutaj jest podwójnie w porządku, wszystko jest ze sobą idealnie spasowane, wszystko ma takie same otwory. Nasza karbonowa powierzchnia, która oczywiście karbonową powierzchnią nie jest, przypomina troszkę skórkę, jest delikatnie miękka, nie za bardzo, żeby nie stworzyć wrażenia czegoś aegisowego, ale żeby też przyjemnie się ją trzymało w dłoni. Więc idealnie się naciska i idealnie chce ją się miziać, bo jest minutka po prostu. A jednak nie oszukujmy się, ale te plecki swoją wielkość mają, więc stykają się z większością naszej dłoni. I dzięki temu naprawdę bardzo miło się zatrzyma dłoni, mile niż jeżeli miałbym tu w plecka, na pleckach metal albo PC. Wygląd jest klasyczny dla tej konstrukcji i klasyczny dla boksa. To taki klasyczny boks, jakby ktoś go miał opisać. Na przednim panelu mamy fire button, mamy nasz ekran i trzy przyciski, plus, funkcyjny oraz minus, no i na końcu porcie ładowania USB-C. Nasz fire button, okej, klik ma może głośno, ale oczywiście nic się tu nie porusza. I teraz będzie chwilka takiej, wiecie, poezji. Czuję, kiedy go wciskam. Wiecie, to nie jest tak zero-jedynkowo, tylko naprawdę czuję ten opór. I to jest taki miły opór. Klika się on oczywiście w każdej powierzchni, nie jest sztywniutko tutaj usytuowany. Można poznać po fire buttonie trochę jakość. Jeżeli klika się to tak plastikowo, zero-jedynkowo,
dodatkowo porusza się, to wiemy, że to jest produkt dość przeciętny. A tutaj ekran czytelny, o tym wrócimy do niego później. Mamy trzy przyciski, plus i minus. W momencie, jak sobie klikniemy plus i minus, to wtedy wiecie, nam się blokuje ekran po prostu. No i naszym plusem, minusem manewrujemy sobie po ekranie. Na górze mamy stan baterii w procentach, oczywiście wszystko kolorystycznie, możemy sobie ustawić pod siebie. Jeżeli wejdziemy sobie na naszą moc power w tym momencie i klikniemy przycisk funkcyjny, czyli ten po środku, to następnie plusem i minusem możemy zmieniać ten bypass, wolty, VPC, nikiel, tytan, stal 316 oraz stal 904 pod naszą grzałeczkę. Następnie potwierdzamy, jeżeli chcemy zmienić waty, to musimy potwierdzić, jeżeli chcemy zmienić profile, trzymamy do wyboru, musimy potwierdzić środkowym przyciskiem. Mamy trzy tryby również pracy, czyli soft, normal, hard, możemy zrestować pawsy i wchodzimy do menu, potwierdzając oczywiście naszym przyciskiem funkcyjnym, czyli tym pośrodku. W ustawieniach atomizera możemy to wszystko sobie zmienić, ustawić temperaturę, jeżeli mamy temperaturę ustawioną, zaktualizować oporność. W ekranie zmieniamy sobie tylko i wyłącznie jasność, poniżej mamy oczywiście kolor naszego ekranu, mamy nasze profile do wyboru. Możemy wszystko zrestartować, no i wrócić. Więc bardzo prosto, bardzo intuicyjnie, pomimo iż no, nie jest to jakieś, nie wiem, rozmaicenie, nie jest to jakieś cudo techniki, nie jest to nic niesamowicie nowoczesnego, no to jednak jest bardzo czytelne i bardzo intuicyjne, co moim zdaniem w takich produktach jest bardzo ważne, bo my ich się nie chcemy uczyć. My chcemy wiedzieć, jak się z nich korzysta automatycznie. A, temperaturę ustawiamy od 100 do 315 stopni Celsjusza. Zapominam o tym mówić, bo ja nie korzystam z kontroli temperatury od bardzo dawna. A pod naszymi przyciskami i pod naszym ekranem, również klasycznie na przednim panelu, znajduje się port ładowania USB typu C. Dość szybki, ale 2 ampery to na pewno nie są. I właśnie szybko, bo już dwukrotnie nagrywam tę recenzję, powiedziałem wam o wszystkim, co mnie tu jara i co mnie tu nie jara. A takich rzeczy, co mnie tu nie jara, nie ma. Jedną rzeczą, którą mógłby się tu przyczepić każdy albo ja, jest to, że nie ma tu innowacji, że jest to klasyka w swoim wydaniu. Ale ja się tego totalnie nie przyczepię, dlatego że nawet klasyka, jeżeli jest dobrze zrobiona i dobrze wykonana, z nowoczesnymi bajerami i napchana nowoczesną technologią, jest świetna. I to jest świetne. Pomimo iż nie mamy tutaj chipu DNA, tylko mamy chip Quest, co automatycznie obniżyło cenę, to na szczęście nie spowodowało spadku jakości i to jest dalej bardzo dobrej jakości produkt. A sam Quest jest w porządku. Oczywiście nie mamy takiej możliwości customizacji i dobierania wszystkiego pod siebie, co w DNA, ale nie oszukujmy się, z tym parownikiem w zestawie nie potrzebujemy DNA, po prostu. Quest jest w pełni wystarczający, więc jeżeli nie jesteście freakami, które robią niesamowite cuda na własnych grzałeczkach, które chcą wszystko kasować pod siebie i mają na tym punkcie freaka, za dużo słów angielskich użyłem w tej recenzji, to naprawdę Quest będzie dobrym rozwiązaniem, a jakością się nie martwcie, bo jakość jest świetna. Akumulatory, które znajdują się pod naszą klapką, również są bezpieczne i nie musicie się martwić, że jak coś upadnie, to wtedy dolna klapka ucierpi, więc to również tutaj jest w porządku. No, nie mam co więcej o tym powiedzieć, negatywnego i pozytywnego, więc po prostu sobie uciekam, bo nagrywam to drugi raz. Chmurka dla was. I no, uciekam.